Lecha Kaczyńskiego nie ma już wśród nas, ale pozostał jego dorobek, nad którym warto się zastanowić. Mówił podczas kongresu Polska – Wielki Projekt Jarosław Kaczyński. Kongres odbywa się pod hasłem Katastrofa Smoleńska – bilans 2 lat. Lech Kaczyński przedstawił Polakom, polskiej inteligencji bardzo istotną propozycję. I to przedstawił nie w słowach, a w czynach. Przedstawił propozycję czegoś, co można było określić jako racjonalny patriotyzm. Racjonalny, to znaczy nie taki, w którym myślenie służy uzasadnianiu bierności, mikromanii narodowej, zgody na zło, zgody na niesprawiedliwość, zgody na opresję, ale w którym racjonalna analiza przeprowadzana w sposób, można powiedzieć, bezlitosny, bez żadnych naiwności, bez żadnych mitów, bez żadnego chciejstwa, ma służyć jednak realizacji ambitnego celu. Celu, który jest związany z momentem, bo te cele się musiały w historycznym biegu wypadków zmieniać. Ale jeśli chodzi o okres ostatnich 20 kilku lat, to ten cel był zupełnie oczywisty. Zapewnić Polakom miejsce dużego, liczącego się europejskiego narodu, uczestniczącego podmiotowo poprzez swoje państwo w europejskim, kontynentalnym i światowym procesie politycznym i w międzynarodowej wymianie dóbr duchowych i materialnych. A w naszym studiu gość dr Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie. Panie doktorze, Polska, wielki projekt, katastrofa smoleńska, bilans 2 lat. Jaki jest sens organizowania tego rodzaju kongresów? No i to trzeba by zapytać organizatorów. Ja myślę, że tutaj z tego, co widać i słychać z materiału, czy z doniesień medialnych, to jest raczej kongres no, poświęcony po trosze pamięci Lecha Kaczyńskiego, po trosze pamięci o jego dorobku politycznym i właśnie jeżeli chodzi o dokonania polityczne, o idee polityczne. No i tak należy ten kongres postrzegać. Natomiast ale to jest ten tytuł, no właśnie, bo tu mamy dwie sprawy, bo to jest Polska Wielki Projekt i tutaj o tym mówimy, natomiast jest podtytuł Smoleńsk 2 lata, to być tam bilans 2 lat i tutaj generalnie wydaje się, że też no, będzie mowa o tym, co zdołano zrobić, a czego nie w ciągu tych 2 lat, jeżeli chodzi o wyjaśnienie przyczyn katastrofy i w ogóle jak państwo polskie w tym się zachowało. No właśnie i ten bilans chyba nie jest zbyt dobry, bo zarówno Jarosław Kaczyński, jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości, niektóre rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej mówią coraz głośniej o tym, o czym do tej pory głośno się nie mówiło, czyli że to był zamach. Jarosław Kaczyński powiedział nawet, że Lecha Kaczyńskiego zamordowano. Dlaczego akurat teraz? No bo przecież ostatnio nic, żadne nowe okoliczności się nie pojawiły, które no, pozwalałyby tak myśleć. Znaczy ja myślę, że dlaczego teraz, to dzisiaj mamy odpowiedź, bo dzisiaj jest ta rocznica, więc w związku z tym te rocznice skłaniają do refleksji. Ale to trwa już od kilku dni, tak? Czyli to jest przygotowanie do rocznicy. Skłaniają do refleksji, skłaniają do stawiania różnych wniosków, tez i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też tutaj bardzo ciekawy był sondaż, który państwo zaprezentowali, który pokazuje, że cały czas, i tak było od początku, Polacy nie są zadowoleni z tego, co się dzieje. Czyli to, że bilans no właśnie, nie wypada przypomnijmy, dobrze. 1/3 Polaków nie wierzy, że polskie władze robią wszystko, co powinny. Tak, tam są tych odpowiedzi negatywnych jest 80%, prawda? Prawie 80%. Ale co ciekawe, też 18% z tego samego sondażu wynika, że 18% Polaków uważa, że pod Smoleńskim to był zamach. No właśnie, a jeszcze są ci, którzy uważają, że to był zamach, czyli biorą pod uwagę te teorie no bardzo takie pesymistyczne, bardzo skrajne, prawda? Czyli 18% to jest
jest bardzo dużo. Bardzo dużo, więc jakby oczekiwanie społeczne jest cały czas. Pomimo tego, że często słyszymy w mediach, że Polacy są zmęczeni, że już nie chcą o tym rozmawiać. To nie jest prawda, ten sondaż to pokazuje. Znaczy Polacy chcą wyjaśnienia przyczyn, a przy tym realnie na to patrzą. Na przykład duża liczba, ponad 30% tych, którzy mówią, dopóki nie będzie tutaj wraku, czarnych skrzynek i tak dalej, czyli części dowodów w Polsce, no to nie damy rady tego wyjaśnić, prawda? To jest taki osąd, myślę, że dosyć realistyczny. Natomiast też to wszystko pokazuje, że te emocje w narodzie drzemią, są cały czas. Być może też politycy pod to trochę ustawiają swoją komunikację dzisiaj. No właśnie, czasami, bo to też, prawda, chyba pokazuje ten sondaż na przykład, że Polacy cały czas są bardzo podzieleni, bo wydaje mi się, że te 18% Polaków, które twierdzi, że to, co wydarzyło się pod Smoleńskiem, to był zamach, to ich raczej będzie trudno przekonać, że no, było inaczej. No tak, myślę, że będzie bardzo trudno, zwłaszcza, że jakby nie posuwamy się dalej w tym wyjaśnianiu, prawda? W tej chwili mamy brak jakichś dalszych komunikatów ze strony prokuratury, brak informacji. Dzisiaj się pojawiła informacja, że są jakieś przygotowania do sprowadzenia wraku, ale na razie Rosjanie zastrzegają, że to... Że to dopiero po zakończeniu śledztwa, nie wiemy, kiedy to się zakończy. To trwać bardzo jeszcze długo. No i dlatego też może nie przekonamy tych ludzi, że mamy takie, a nie inne doświadczenia historyczne, jeżeli chodzi o stosunki polsko-rosyjskie. No i też, że ta wizyta była związana jednak z Katyniem i tak dalej. Także tutaj wchodzą też głębokie emocje w grę. Też sprawa wychowania, sprawa tego, jak to był ukształtowany, jakie ma tradycje rodzinne i tak dalej, i tak dalej. To moim zdaniem to nie chodzi o to, żeby się nawzajem przekonywać, bo w tej chwili za mało wiemy, żeby mówić, że to był zamach albo że to była wina pilotów i tak dalej. Znaczy, ta część rzeczy już została powiedziana przez komisję Millera. No nie chodzi o to, żeby się przekonać, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej rzeczy ujawnić, jak najwięcej rzeczy odczytać, żeby no, odkryć to, co można, odkryć maksymalnie to, co jest możliwe, co w tej sytuacji relacji z Rosją będzie bardzo, bardzo trudne. I raczej właśnie to nieprzekonanie powinno być celem tutaj wszystkich stron, jeżeli takie strony występują, tylko odkrycie wszystkiego, jeżeli można. Dlatego nie bójmy się dodatkowych, nie wiem, badań, dodatkowych ekspertyz, dodatkowych badań szczątków wraku i tak dalej. Nawet gdyby to miało trwać o kilka miesięcy albo o kilka lat dłużej. Tak, to będzie trwało nawet kilka lat dłużej, myślę, bo takie katastrofy się bada wiele lat, no nie wiem, przypomnijmy, taka katastrofa, która była zamachem pod Lockerbie dużego samolotu, to było kilka lat, co najmniej kilka lat badań, prawda? A jeszcze do tej pory jakieś wątki się ujawniają kolejne, prawda? Więc po prostu ja, no nie bójmy się tego, bo tutaj się nie ma czego bać, znaczy no chyba, że ktoś coś ma do ukrycia, ale wierzymy głęboko, że nie. I ujawniajmy jak najwięcej można. To jest jedyna rada na to, co się w tej chwili dzieje i na to, no, na to, żeby trochę ten spór może załagodzić, chociaż on moim zdaniem nie jest taki ostry, chociaż teraz pojawiają się te różne kolejne teorie i więcej ludzi w tej chwili mówi, że wierzy, że to jest zamach i mówi też o politykach, prawda, o rodzinach. No właśnie, wydaje się, że ta katastrofa smoleńska, mimo że to druga rocznica, dzieli coraz bardziej Polaków, dzieli też polityków. Obchody chociażby rocznicy drugiej też pokazują, że cały czas politycy są podzieleni, ta rządowa część na Powązkach, ta PiS-owska przed Pałacem Prezydenckim. Dlaczego, mimo że od tej katastrofy no, dzieli coraz więcej czasu, to jednak te podziały są coraz głębsze? No, bo to jest jeszcze za mało czasu, żeby cokolwiek tutaj, żeby ten czas zaleczył rany. 2 lata to jest bardzo mało. Znaczy tutaj to całe pokolenia muszą minąć, żeby ewentualnie te podziały gdzieś zasypać. A może właśnie dopiero teraz ci, którzy uważają właśnie, że to był zamach, mówią to głośno? No być może dlatego, że pojawiły się jakieś właśnie nowe ekspertyzy, nowe odczyty i tak dalej. To w ostatnich miesiącach się działo. Czy no, na przykład nowy odczyt sceny rozmów w kokpicie, prawda, dokonany już przez stronę polską, który tam kilka rzeczy wyjaśnił, które się okazały niezgodne z tym, co wcześniej ustalono. W związku z tym powstała taki brak zaufania do tych, którzy ustalali wcześniej te prawdy. To samo to, że mówiło się najpierw, że w kokpicie był generał Andrzej Błasiek, później się okazało, że
prokuratura twierdzi, że nie ma takich dowodów. Że nie ma takich dowodów, że on wydawał w ogóle jakieś komendy tam. W ogóle okazuje się, że nie ma jego głosu na nagraniu. Więc na przykład to było bardzo mocnym podważeniem zaufania w ogóle do instytucji, które to wcześniej wyjaśniały. I no, tutaj, no nie wiem, komisja Millera głównie, prawda? Może komisja Millera też pracowała za szybko, bo też była presja społeczna. Trzeba ją zrozumieć i tych ludzi. I oni też musieli szybko wyciągać wnioski, bo też wszyscy oczekiwaliśmy tego. Ale no, być może jakieś błędy tam się pojawiły, więc... No... Ale czy rząd mógł zrobić więcej w sprawie katastrofy, wyjaśnienia przyczyn? No, to jest za wcześnie, żeby to oceniać. Ja myślę, że musielibyśmy, a tego teraz nie poznamy, za jakieś kilka lat pewnie poznamy dokładne działania rządu. To jest pytanie. Czy rząd rzeczywiście wykorzystał wszelkie środki, żeby skorzystać z pomocy zagranicznej? I to mówię tutaj zarówno o stronie amerykańskiej, jak i o stronie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o siłę nacisku na Rosję, bo wykorzystujemy to w sprawie, nie wiem, importu mięsa i wołowiny, no to dlaczego byśmy w takiej sprawie nie mieli wykorzystywać tych kanałów, prawda? Czy przyjęto dobrą klasyfikację, dobre postępowanie, jeżeli chodzi o prawo? Czy odpowiednio naciśnięty był premier Putin wtedy, w pierwszym momencie po katastrofie, bo wtedy tylko on był do naciśnięcia? No, tak naprawdę, to jest pytanie już... no właśnie, nie wiem, czy się tego dowiemy do końca, bo to część z tych rzeczy w ogóle nie jest gdzieś tam zapisana. Musimy przyjąć to, co mamy, przyjąć też w dobrej wierze to, że wszyscy starają się to robić. Na pewno wiele dróg jeszcze gdzieś tam zostaje otwartych i myślę, że też rząd, ale też inne instytucje będą z tych dróg jeszcze korzystać, bo ta sprawa potrwa wiele lat. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dr Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski, był gościem Polsat News, a już za chwilę na naszej antenie prognoza pogody, a kolejne informacje o godzinie 15:00.